Siemaneczko, z tej strony Veyr i witam was w kolejnej serii. Tym razem jest to Aoni, stworzone przez Nopropsa. Aoni znaczy niebieski demon, czyli będzie nas gonił prawdopodobnie niebieski demon, jak to tytuł mówi. I rozpocznijmy sobie grę. Jakie jest imię głównego bohatera? Hiroshi. A niech będzie Hiroshi. Usłyszeliśmy plotki o willi na zewnątrz miasta. Mówili, że żyje tam potwór. Jest o wiele ładniej w środku. Takuro. Czy to tylko ja, czy jest tu zimno? Hej, wyjdźmy stąd. Co jest nie tak, Takeshi, boisz się? Hej, wyjdźmy stąd. Takie głupie. Nie ma takiej możliwości, żeby potwory istniały. To jest naukowo niemożliwe. Hej, Hiroshi! Bądź ostrożny. Dobra. Drzwi są zamknięte. Mamy tu rozbity talerz, lodówkę. Okej. Talerz jest zniszczony na ziemi. Znalazłem przedmiot, kawałek talerza. Aha, no dobra. Plate to chyba nie jest talerz. Dalej zamknięte. Okej. Ej, gdzie oni są? Ludziska? Też zamknięte. Nie otworzą się. Jak wy tu weszliście, skoro drzwi nie chcą się teraz otworzyć? Okej, nieważne. Okej, to było dziwne. Nie otworzą się. Nie otworzą się. Co ja mam właściwie robić? Co to jest? Aha. No lepszej mapy nie mogli zrobić. Okej, to są schody na górę. Dobra, czyli to jest parter narysowany. Drzwi są zamknięte. O. Dobra, od lewej. Tu nic nie ma, nic nie ma. What? Trzęsie się. Tchórz. Takeshi. Trzęsie się. Gdzie jest reszta? Dalej się trzęsie. Jesteś bezużyteczny. Ech. Jest tu coś. What? O, coś tu leży. Zdobyłem przedmiot. Pokój do biblioteki. Ład pokój do biblioteki. Ja. Nie. Klucz do biblioteki. Boże. To jest biblioteka? Biblioteka. Okej. What the fuck? Co to miało być? Okej, może to jednak nie jest dobry pomysł, żeby tam iść. Chociaż... Nie, żebym miał jakikolwiek pomysł, gdzie mam iść. Kurwa. Okej, sprawdźmy sobie wszystko najpierw. Nic tu nie ma. Jakieś kurde papiery, krzesło. Nic ciekawego. What? Zdobyłem przedmiot, klucz do bedroom. Bedroom to była sypialnia chyba. Dobra, to jebać to. Co jest? The fuck? Co to kurwa jest? Co to ma być? What the fuck? O, chyba mam przesrane. No, mam przejebane. Cześć. Jakie mam od tego uciec? No dobra, nowa gra, super. Okej. Okay. Spróbujemy jeszcze raz. Tym razem zapiszę. Okej. Okay.
Przenieśmy klucza. Mamy naszego niebieskiego dziwaka z głową cholernie dużą. Właśnie. Mamy. Okej. Gram. O, mogę nawet zobaczyć, ile trwa odcinek. Fajnie. Mniej więcej. Okej, dawać to. Zbyłem przedmiot, klucz do sypialni. Teraz spieprzamy. Goni mnie niebieski pedofil. Nie masz szans, leszczu. Jestem zbyt OP. O, chyba mam prze... Okay. No tak. What the fuck? Ach, nie mogłem przejść przez jakiś papier. Serio. Fuck my life. Może tutaj? Jezus! Chodź, chodź. What the fuck? Jaki on jest szczepki? Jezu! Uciekłem mu! Ach, jak dobrze. Jak dobrze. Dzięki ci, panie. Dzięki ci, panie. Dobra, teraz możemy zwiedzić całe pomieszczenie. Ale on jest szybki, masakra. Myślałem, że mnie złapie. Nic nie ma, nic totalnie. Dobra, zbijamy stąd w takim razie. To w sumie po co mieliśmy tu wejść? A, zdobyliśmy coś tutaj. Właśnie, co my zdobyliśmy? Aha, klucz do sypialni. Dobra. Pytanie, gdzie jest sypialnia? Tu? Czy to było wcześniej otwarte? Zamknięte. What the fuck? Jezu, a się obsrałem. Kurwa. Kurwa. A, to mam przesrane. Okej. No tak. Moja ciekawość mnie zabiła w tym momencie. Oj, czuję, że wiele razy zginę w tej grze. Cholera, to gdzie ja mam iść? Drzwi zamknięte. Drzwi zamknięte. O, czyli tutaj? Szafa. Jakbyś tak... O! O! Co ja właściwie mam tu? Gdzie właściwie jestem teraz? Kurde, dobry jestem. Co to ma być? Nie. Podziękuję. Zobaczmy, co z fortepianem. Serio? Nie bardzo rozumiem, co mam robić. Otworzyłem drzwi. A, czyli ja mogę używać tego do ucieczki. Całkiem fajnie. Ale zaraz. Po co ja mam? Czy ja miałem tylko odkryć sobie dodatkowe miejsce ucieczki? Nic poza tym? Cholera. Może coś mi umknęło. Ciekawe, czy mogę używać szaf, żeby się chować. No właśnie. Czyli mogę. Okej. Okay. Dobra. To jest dziwne. Zapiszę jeszcze raz. Kurde. Gdzie ja mam iść? Może tam, gdzie ten niebieski gejł się pojawił ostatnio. Cholerny nudysta. Użyjemy wszystkiego, co znaleźliśmy po drodze, żeby mu zgać. Okej. Okay. Chodź tu. Jest. Nie wiem, czy jest jakiś sens w tym, żeby on nas ganiał. Czy to w ogóle wnosi coś do pabuły. Ale dobra. Jezu, jak on zapierdziela. Jest cholernie szybki. What the fuck? Boże. Odejdź. Chyba zginiemy. Albo i nie. Jestem zbyt dobry. Oh yeah. Nie, ta gra jest bardzo ciekawa, powiem wam, że to jest... Zaraz po Seven Mysteries. Druga gra, przy której idzie się przestraszyć. Ta muzyka jest trochę chora. Właśnie tu coś leżało na ziemi, mnie ostatnio zablokowało, co to ma być? A, mamy chusteczkę. Aha, czyli ten lądasek uciekł. I po co nam ta chusteczka? Czyli zamknięte. Zaraz, chusteczka.
mieliśmy krew na tych klawiszach od pianina, to może tam mamy iść. Okej. Nie wiem po co mi to, ale nie mogę użyć. What? Może teraz? Nie mogę? Naprawdę? Jak się używa przedmiotów? Dobra, nieważne. Wygląda na to, że tak łatwo nie będzie. Kurde, gdzie mam iść? Drzwi otwarte, łazienka. Bardzo fajnie. Może tutaj? Nie. Wątpię. Dobra, pójdziemy tam, gdzie nas ostatnio zaczął gonić. Jeszcze tu zobaczymy. Dobra, zamknięte. Mamy jedno, mamy drugie i tutaj gdzieś jest chyba trzecie ukryte. Może ja mam, może to jest papier? Mogę to pociąć? Nie mogę, nie mogę. Okej. O kur... Czy udało się? Nie ma tutaj jakiegoś knop, więc nie mogę otworzyć drzwi. Czy klamki nie mam? Dobra, skąd ja mam wziąć klamkę? Jezus Maria! Co to miało być? Tak z dupy! Kurwa. No to mam... Jestem w dupie. Not so easy, bitch. Jezus, ale się obsrałem. To było niespodziewane. Cholernie niespodziewane. Boże, wyskoczył z dupy mi przed twarzą. To było chore. What? Serio miałem to zrobić? Znalazłem jakiś screwdriver. Co to jest w ogóle? Zaraz. Czy ja tym mogę się gdzieś włamać? Wygląda jak ala, coś ala śrubokręt. Wciąż się nie zregenerowałem po tym ostatnim wyskoczeniu tego cholernego nudysty. Drzwi są zamknięte. Co ty na to, żeby użyć tego dziadostwa? Nie? No dobra. W sumie jeszcze... A może jesteś na tyle inteligentny, że dasz radę użyć tego jako klamki jakimś cudem, nie wiem. Dawaj, wierzę w ciebie. Aaaa! Fuck this shit. Byłem mydło. Okej. Nie wiem po co to. Po co mi mydło? Chyba coraz więcej przedmiotów, które są bezużyteczne. Zaraz, mydło i chusteczka. Mydło i chusteczka mogą zadziałać na tych, na tym cholernym pianinie. Dobra. Spróbujemy. Najpierw trzeba zapisać, zanim mi wyskoczy z pleców. Okej. I tam... Mydło. Tak, daj trochę mydła na chusteczkę. No i co? A. Teraz jesteś użytecznym przedmiotem? No nareszcie. Umyłem pianino, chusteczkę. To brzmi dziwnie.
Aha, 6, 7, 9. Jezus Maria! What the fuck? Co to miało być? Jezu! Z dupy się poje... Złapał mnie przez... Przez barierkę? Serio? Serio? Okej. No dobra. Dobra, no. Żaden problem. Dobra, tym razem się przygotuję. Cholerny z bok. Goni mnie nudysta pedofil. Jezu, dalej mnie goni. Ale mam problem. Definitywnie mam problem. Zalotowałem. Jestem zbyt pro. Złapiesz mnie. Ha, noob, leszcz. Noob. Dobra. Zaraz ja zapisałem. Dobra, trzeci. Okej, mamy cyfry. Trzeba tam wrócić. I użyć na sejfie. 6, 7, 9. Aha. 6, 7, 9. 6, 7, 9. Kurde. Jeśli nie tak, to jak? Nie mam pojęcia, co ja wpisuję. Kurde, to jest trudne. Co? What? Zdobyłem klucz do pokoju dla dzieci? Jak ja to otworzyłem? Jeszcze nawet nie były cyfry, które były na pianinie. Nie ma sensu. Dobra, nieważne. Tak grać się na pokój dziecięcy. Może ten po lewej? Tak. O, cześć. Hiroshi! Wszystko dobrze. Znaczy, z tobą. Gdzie jest reszta? Nie wiem, zostaliśmy rozdzieleni. O, naprawdę. Chodź ze mną albo czekaj tutaj. Chodź ze mną. Żartujesz? Nie będę chodzić po tej... Willi z tym potworem na wolności. Okej. No dobra, jak wolisz zginąć, siedząc sobie w miejscu i co, i w sumie... To wszystko, co ja miałem tutaj zrobić? Cholera, tam coś jest, na górze. Coś czerwonego. Dawaj. Okej. Yeah. Nareszcie będę robił jakiś progres. Zdobyłem... paliwo do... Znaczy no, gaz do zapalniczki. Okej. Save time. I po co nam to? Takuro. Zapalniczka. Coś trzeba będzie spalić, tylko kurczę co? Przecież nie, zaraz, my nie mamy zapalniczki. Tu już wszystko zrobiliśmy raczej. Na górze też. Co nam cholerna zapalniczka? Mogę jakąś interakcję tego zrobić? Nie. Jezu! Boże! Czemu mi to robisz? Cholerny nudysta pedofil. Chodź tu. Ale debil. Boże, nie wierzę, jak on jest głupi. Ha! Ten pokój zawsze będzie na ciebie działał. Noob.
Skoro tam wyskoczył, to może tam mam coś zrobić. Co my tu mamy? Same bezużyteczne miejsce. Kibel musi być odpowiedzią. Cholera, zrób coś, wyczaruj mi coś z tego. No nie. Po co mi cholerny gaz? Z tym raczej nic nie zrobię z gazem, no ale dobra, spróbować można. Tej gry nie rozumiem. Dobra, chrzanić to. Gaz, gaz, gaz. Co ja mogę zrobić z gazem? W ogóle chwila. Nie. Może ty chcesz gaz? Lubisz gaz? Masz gaz. Oj, to nie jest gaz. Proszę bardzo. Nie, nie lubisz. No dobra. Może blondasek się wyczarował i nagle jest w szafie z powrotem. Nie. Nie ma go. Nic tutaj nie ma ciekawego. Może coś na górze. Ach, czuję się jak noob. Totalny noob. Po co to w ogóle jest? Co z tym dźwiękiem? Takuro, Hiroshi, wszystko dobrze z tobą. Tak myślę. Ja się obstrałem, myślałem, że to ten nudysta. Hiroshi, widziałeś to też, ten potwór? Tak. To jest niemożliwe, żeby pomyśleć, że taka kreatura istnieje. Wszystkie wyjścia są zablokowane. Zamknięte. Jesteśmy tu więzieni. Tak na to wygląda. Rozdzielmy się i poszukajmy... Znaczy, rozejrzyjmy się. Ja sprawdzę pierwsze piętro. Okej, powodzenia. No nie, żebym ja nie sprawdził wszystkich pięter. Ale dobra. Może teraz do dziewczyny trzeba wrócić? Ja sobie lepiej zapiszę, bo ja mam złe przeczucia co do tego. Nie, dobra. Okej, pogadaliśmy z nimi. Wciąż, kurde, nasz progres jest totalnie zerowy. Ale zaraz, on sprawdził pierwsze piętro. Nie, w sumie to jest wszystko otwarte. No, jest bezużyteczny. A nie obraziłbym się, jakby otworzył mi któryś drzwi. No, będziemy tak biegać, kurde, i szukać ich. Nic nie ma. Okej. No i kurde, gdzie on poszedł? Oni wszyscy się teleportują. Ja też tak chcę. Przechodzić chcę przez ściany. Kurde. Nie, ta biblioteka jest kompletnie bezużyteczna. Tyle książek, a nic tu nie ma. Nie, zgubiłem się. Dobra, mi się kończy czas na dzisiaj, więc zobaczymy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że odnajdę się w tej grze i wreszcie będę wiedział, co mam robić, bo na razie jestem totalnie zagubiony w tym wszystkim. Ale gra jest spoko, także na pewno jutro nagram dla was i wrzucę kolejny odcinek, także dziękuję za oglądanie i miłego dnia wam życzę. Trzymajcie się, cześć. Gdyby jej tutaj nie było, on by dał ją mnie.